Dzisiaj odegramy sobie taką scenę. Chcę Wam pokazać, jak rozwiązuje się różnego rodzaju problemy, ale żeby do tego wprowadzić Was w tą sytuację, odegramy sobie jedną scenę. I teraz słuchajcie, co to jest scenka? Pamiętacie, jak w piątek na Dzień Autyzmu siedziała tutaj grupa dzieci, udawała, że są uczniami, a poszczególni uczniowie chodzili naokoło i tak dudnili, pukali. Pamiętacie? U mojego brata też tak było. I to jest właśnie odgrywanie sceny. I my dzisiaj sobie też taką scenkę odegramy. I w tej scence, słuchajcie, będzie brał udział Antek i nasza Halinka. I teraz słuchajcie. Chodźcie do mnie, ja Wam wytłumaczę. Słuchajcie, będziecie losować miejsca, tak jak zawsze losujemy, nie? I teraz słuchajcie, wylosujesz Antka, dobra? I powiesz, że ty nie chcesz z nim siedzieć, bo go nie lubisz, nie będziesz koło niego siedziała i koniec, kropka, że ty chcesz siedzieć, nie wiem, na przykład z Michaliną, tupniesz nogą przy i ty tak samo, że nie chcesz siedzieć z Heleną, bo ty byś chciał siedzieć, nie wiem, z Szymonem, dobra? Tylko słuchajcie, nie śmiejemy się przy tym, dobra? Pomyślcie sobie chwilę, jak to odegrać. Pomyślcie sobie chwilę. A my będziemy klasą i będziemy świadkami tej całej sceny. Co to się będzie działo? Uczniami, którzy widzą to. Już? 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 Dobra. Ty losujesz, otwierasz i patrzysz, a tam na kartce jest Antek i dostajesz szału. A ty otwierasz jajko, czytasz, na kartce jest Halina i dostajesz szału. Zaczynamy losowanie, kto będzie siedział w danym kątku. Otwieracie. Teraz zobaczymy, z kim Halinka i z kim Antek usiądzie. Halinka, kogo masz? Antka. A Antek, kogo masz? Halinę akurat. Ja no to zapraszamy do stolika, proszę ładnie usiąść raz. Ja też nie chcę z nim siedzieć, ja chcę siedzieć z Haniu. A ja chcę siedzieć z Szymonem. Ale jak to, dlaczego nie chcecie razem siedzieć? Bo ja Haniny nie lubię. Ja nie lubię Antka. I co my na to? Ja! Ale słuchajcie, no to my to musimy teraz porozmawiać. Usiądźcie na chwilę. Tam nic, to. Każdy para, co teraz siedzi, omówi to Michalinka i Stasinka, a Kasper Taraka jest na chwilę do Stasinka i do Szymona. Na chwilę, bez niczego. I teraz słuchajcie, każdy para porozmawia na ten temat, co tutaj się wydarzyło, że Halina powiedziała, że nie chce siedzieć z Antkiem, Antek nie chce siedzieć z Heleną. I słuchajcie, każdy teraz sobie porozmawia i spróbuje rozwiązać ten problem. Jak byśmy mogli rozwiązać, aby im... Antkiem też? Tak. Aby oni mogli się pogodzić i mogli razem usiąść, aby byli zgodnym kolegą i koleżanką w klasie. Ada, może się z Iwem odwrócić do dziewczyn, jak chcecie. Chcecie się odwrócić do chłopaków, pogadać z nimi? I zaraz będziemy z Nie,
jego nie lubi, wolą siedzieć z inną koleżanką, z innym kolegą. I teraz słuchajcie, jak rozwiążemy tą sytuację konfliktową? Pierwsza grupa, jaki macie pomysł? Pogodzić się, co jeszcze? Oni byli razem. Jeszcze jakiś pomysł padliście? Szymon, twoja grupa, na jaki pomysł padła? Dobrze, coś jeszcze? Stasiu, na co tam jeszcze wpadliście? No i Koder, wasza grupa, na co wpadła? Żeby stać się przyjacielami. Przyjaciółmi, tak? Co jeszcze, Oliwka? Przyjaciółmi, no jak im to wytłumaczyć? A teraz słuchajcie, no to zapraszamy tutaj naszych uczestników. I słuchajcie, jak moglibyśmy wytłumaczyć Helence i Antkowi, żeby jednak usiedli razem w tej ławce, bo są w jednej klasie. Jak byśmy mogli im to wytłumaczyć, że mają się pogodzić, bo są koleżanką i kolegą? Jaki macie pomysł? Moglibyśmy z nimi porozmawiać, tak? My na taki pomysł właśnie wpadliśmy. Tak? Że pogadanka, tak? Porozmawiać z... Moglibyśmy im wytłumaczyć. Na przykład, słuchaj, halo. Na przykład możemy im powiedzieć. Słuchaj, Helenka, to jest twój kolega z klasy. Będziecie razem chodzić do jednej klasy przez 8 lat. Ale możemy po się to... razem rozłączyć. O, czwartej. No raczej się nikt nie rozłącza. Bo jak jest piąta A i piąta B, to do A. Ale słuchajcie, jeżeli jest piąta A, piąta B, to tak samo jak u nas. Jest pierwsza A, pierwsza B. Piąta. Jeżeli my jesteśmy w pierwszej A, to przez 8 lat idziemy jako pierwsza A, druga A, trzecia A, czwarta A, ósma A. Nie ma się. Chyba, żebyś się wyprowadził, no to wtedy owszem, byś miał inną klasę. Ale na razie to wy tutaj pobudowaliście dom, także jest mała szansa, że ona się chciała wyprowadzić. No właśnie. Ale chyba się z domu wyprowadzić? O nie! No właśnie, więc słuchajcie, możemy im wytłumaczyć, że przecież będziecie razem przez 8 lat, że po to robimy co tydzień losowania, żeby klasę zintegrować, żebyś miała okazję poznać każdego, każdą koleżankę, każdego kolegę w różnych sytuacjach. Bo jak się siedzi, słuchajcie, średnio 4 godziny z jedną osobą w ławce, to można go bardziej poznać niż te 3 minuty na przerwie, prawda? I słuchajcie, możemy jeszcze im powiedzieć, że chociaż to jest tylko na tydzień, bo za tydzień będzie nowe losowanie i być może już wylosujecie te osoby, z którymi byście chcieli usiąść. A może los będzie przewrotny i znowu wpadniecie na was. No już kiedyś tak było, Stasiek było fajnie, bo ciągle losowaliśmy siebie z tym razem. No właśnie, na przykład Ivo już też 2 razy siedział z Heleną, nie? Nawet 3. Nawet ze mną. 3. A to już tak. Ja raz 3 lat. A ze mną nie dobra rada. Ja dobra rada. I słuchajcie, myślicie, że takie argumenty by na nich podziałały? Podziałałyby na was, czy nie za bardzo? No to